powstał w wyniku naszej współpracy ze szkołami i z gminami, którą prowadziliśmy już od wielu, wielu lat. Udało nam się uzyskać finansowanie z NCBR-u na właśnie taki projekt związany z kształceniem, co jest nowością w tego typu zajęciach. W ramach tych zajęć uczestniczą właśnie dorośli, jak i dzieci, wspólnie realizując postawione przed nimi zadania i cele. Jesteśmy matematykami, więc uczymy matematyki, ale w sposób niekonwencjonalny, pokazując, że można matematykę, logiczne myślenie i twórcze działanie połączyć wraz na przykład z inżynierią, z chemią, z poznawaniem świata i że jest to bardzo ważny aspekt takiego życia codziennego, że to nie są tylko słupki, które dodaje się w szkole siedząc w ławce, ale również można w sposób ciekawy, w sposób związany z, no nie wiem, zabawą, z logicznym myśleniem, z takim działaniem poznawczym, nauczyć się matematyki w zupełnie innych warunkach. Też pokazuje dzieciom, że to, co robią w szkole, nie jest tak całkiem oderwane od rzeczywistości, że jednak będą z tego korzystać w przyszłości i że można te umiejętności zdobyte w szkole wykorzystać przy twórczej pracy. Nasze rozwiązanie to jest aplikacja na smartfony, która wykrywa promieniowanie kosmiczne. Promieniowanie kosmiczne to jest strumień cząstek, który leci z kosmosu, ze Słońca lub z gwiazd poza naszym Układem Słonecznym lub jakichś innych gwałtownych zjawisk w dalekim kosmosie, poza naszą galaktyką nawet. Te cząsteczki, gdy dolatują do Ziemi, to zderzają się z atomami w górnych warstwach atmosfery i następuje tak zwana kaskada cząstek. Ta kaskada jest takim promieniowaniem wtórnym, które czasem, nie zawsze, dociera do powierzchni Ziemi, a jak jest wyjątkowo silne, to nawet kilkaset metrów w głąb gruntu. Mierzymy to promieniowanie kosmiczne. Te dane analizują astrofizycy i one, to jest czysta nauka, one służą do zgłębiania, ogólnie pojętego zgłębiania tajemnic Wszechświata.